Witam. Przed nami ostatnia kolejka rozgrywek halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie, sezon 2020-2021. W tej kolejce nie ma meczy nieważnych dla układu tabeli ligowej. Meczem numer jeden jest spotkanie AZS-u AWF-u Poznań z Pomorzaninem Toruń. To od wyniku tego spotkania zależy, jakie kolory medali zdobędą zawodnicy drużyn z czołówki tabeli. Wygrana Akademików daje im pierwszy złoty medal w rozgrywkach halowych. Wygrana Pomorzanina Toruń złoto daje Grunwaldowi Poznań. Równie ciekawie zapowiadają się pozostałe mecze ligowe. AZS Politechnika Poznańska, Warta Poznań. Tylko wysoka wygrana Politechniki daje jej hipotetyczną szansę na mecze barażowe. Grunwald Poznań i LKS Gąsawa. Grunwald, marzący o tytule mistrza, ma jedno zadanie przed sobą. Wygrać to spotkanie i liczyć na potknięcie Akademików. Start 1954 Gniezno i LKS Rogowo. Mecz, w którym obydwie drużyny walczą o ligowy byt. Jakie rozwiązania przyniesie nam ostatnia kolejka halowych mistrzostw Polski, okaże się już niebawem. Ja tradycyjnie namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.